Cześć wszystkim, witam Włodek na kanale o elektromobilności, a tu Tesla Model 3 Long Range. Zapraszam do przeglądu. Dzisiaj chciałem porozmawiać o takich krótkich podróżach wokół kominu, bo mówią, że tylko do tego samochody elektryczne się nadają. No, dla siebie udowodniłem, że nie i nie potrzebuję spalinowego samochodu na dłuższe wycieczki, bo mi szybciej wychodzi jeździć w dłuższe wycieczki, w dłuższe trasy. Tesla moją Model 3 Long Range, którą nazywam Mria, która ma już 2 lata, ma już wstępną degradację 6,6%. Chciałem powiedzieć, ok, to jakie takie podróże wokół komina możemy sobie pozwolić w takiej Tesli Model 3 Long Range, dwuchletniej, no już zimą, bo to też bardziej restrykcyjne warunki, stresujące. To gdzie możemy pojechać? Taki przykład, mi szykuje się podróż jutro do Bydgoszcza. Chcę sprawdzić, czy ta podróż mi się uda jednym rzutem, bez postojów na podładowanie, ze Starogardu Gdańskiego do Bydgoszcza i z powrotem. Jak wiemy, już dobudowana jest S5, ekspresówka, także cała jazda będzie się odbywać. A jedynką do Grudziądza, z Grudziądza na S5 do Bydgoszcza. W Bydgoszczy krótki postój do godziny i z powrotem. No a jednocześnie chcę pokazać, że można uruchomić, jak chodzi EBT Route Planner w systemie infotainment Tesli, w komputerze pokładowym. To zapraszam do przeglądu. Aha, zapraszam również zasubskrybować mój kanał oraz polub ten filmik, proszę, i napisz jakikolwiek komentarz. Dziękuję bardzo. I teraz przełączamy się na ekran. Tak właśnie wygląda w przeglądarce Tesli, po prostu odpalam EBT Route Planner, loguję się za pomocą QR kodu. Ja korzystam ciągle z tej aplikacji już 2 rok. Tak, mam wykupione płatne konto i to nawet chodzi. W poprzednich edycjach softu Tesli przeglądarka działała słabiej, wywalało ciągle ten serwis. Ja go próbowałem uruchomić na przykład podczas mojej podróży w Ukrainie w 2021 roku. Działało i potem nie działało od razu. Więc tak sobie, ale tu patrzę, wszystkie funkcje już są dostępne, bo Tesla coś zrobiła z tą przeglądarką i chodzi dużo lepiej. Otóż sobie zobaczmy. Jutro jadę ze Starogardu Gdańskiego do Truskawkowej w Bydgoszczy i ja chcę potem wrócić. Wrócić chcę do domu. Trochę się zawieszę. O! Weszło. Teraz jak widzicie, pokazuje, że samochód się ładuje, moc 69, mam na żywo połączenie z EBT Route Planner do API Tesli przez Tesla Token, więc nie musicie tutaj wprowadzać dane swojego konta Tesli. Już wiem, że to niedużo nam zużywa energii, więc na spokojnie. Co nam teraz pisze program? Mając obecnie 69-70% baterii, potrzebujemy jednak zrobić jeden przystanek na podładowanie, na przykład na Greenwayu w Bydgoszczy, no i to nam trzeba 5 minut. O. Czyli jak teraz jeszcze podładuję troszeczkę, to można będzie w ogóle bez ładowań tą trasę 279 km przejechać. A czy możemy sobie symulować takie warunki? Możemy. Wchodzimy tutaj i stawimy ilość naładowania zamiast rzeczywistych danych. Możemy sobie wstawić, no na przykład dajmy 90, bo taki mam limit obecnie ustawiony. Mamy 90% naładowania. Uruchamiamy, wychodzimy z tych parametrów i ponownie uruchamiamy przeliczenie tej trasy już przy starcie z 90% baterii. I co wtedy będzie? Wtedy nam... Aha, jeszcze istotny moment. Tutaj na razie mam wyłączone płatne autostrady. I to muszę zmienić. Teraz 287 km. Drogi wolne, droga krajowa, potem S5. Da się dojechać nie ładując po drodze. Będzie nam zostanie 18%. Znowu wchodzimy w parametry i zmieniamy tutaj drog. Unikać po drodze, płatnych autostrad, wyłączamy i ponownie to już przeliczyło po zmianie parametrów. Teraz jedziemy autostradą A1, zawracamy w okolicach Grudziądza na S5, jedziemy tam do Bydgoszcza, naszego celu, robimy nasze sprawy i wracamy. I oczekiwany powrót jest 10% naładowania.
co całkiem dobrze. A widzicie tutaj obok, ile jest ładowarek? Naprawdę tam w okolicach, po pierwsze, że w samym Bydgoszczu, w okolicach da się mieć ładowarki, da się podładować. Wolnie chodzi, bo teraz przełączyłem się na Wi-Fi, a w garażu mam bardzo słaby odbiór. Ściągam aktualizację map. Drugi rok użytkowania samochodu, aktualizacja map nawigacji jest bezpłatna. I dobrze, to mi się podoba. Także jutro chcę zobaczyć, czy to się sprawdzi, czy nie. Oraz czy będzie dobrze działać ta nawigacja Better Road Planner odpalona w samochodzie. I to zobaczymy, to się okaże. Także proszę bardzo zasubskrybować mój kanał. Będę się starał jakieś filmiki ciekawe robić. Przede wszystkim oczywiście będę robić filmiki o użytkowaniu naszego własnego samochodu, ale też mam plany nagrywać jakieś filmiki z użytkowniakami innych samochodów elektrycznych. Na przykład tu kolega w Starogardzie posiada Renault Zoe, a kolega, który teraz pisze mi SMS-a, też posiada trójkę, tylko z Chin, i za jakiś czas odbierze, mamy nadzieję, trzymamy kciuki, odbierze Plaid. Nie prosty Plaid, tylko model X-Plaid. I może da się porozmawiać, nagrać filmik, jakie są wrażenia użytkowania od tego samochodu, bo ja oczekuję, że samochód będzie naprawdę fajny, że będzie duży SUV, po prostu nieziemskie przyspieszenie, a na dodatek osiągi, w sensie zasięgu, na poziomie Model 3. Także naprawdę dobrze się to szykuje i będzie ciekawie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Sprawdzę, nagram też filmik z podróży do Bydgoszcza i do zobaczenia. Pa!